Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór jest trójsektorowe. Zrzesza podmioty z sektora publicznego, pozarządowego oraz prywatnego. Od 2015 roku partnerstwo tworzy 8 gmin. Mysłakowice, Janowice Wielkie, Podgórzan, Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba, Piechowice oraz Jelenia Góra, gdzie w ostatnim czasie odbyły się warsztaty dla mieszkańców. A wszystko w związku z konsultacjami społecznymi, związanymi z lokalną strategią rozwoju. Dzisiaj jest ważne spotkanie z tego względu, że do tej pory nie podejmowaliśmy takiego tematu dotyczącego współpracy pomiędzy miastem Jelenia Góra, które jest centralnym miastem po prostu regionu, a gminami ościennymi, tam gdzie w zasadzie w większości lokują się działania lokalnej grupy działania. Jest taka wola pana prezydenta, żeby współpracować, razem się spotykać i razem tutaj wypracowywać nowe obszary do wspólnej realizacji zadań. Każdy z nas, każda gmina, czy mniejsza, czy większa, ma swoje preferencje co do realizacji różnego rodzaju, na przykład usług społecznych i myślę, że wspólne pomysły i spotykanie w takim pośrodku, miejscu, gdzie każdy z nas ma wspólne potrzeby, mogą tylko urodzić dobre pomysły. To jest firma z dużym doświadczeniem, która może wiele właśnie miastu, Karkonoszom, Kotlinie i nie tylko zaoferować. Sam Duch Gór jest i ponadczasowy, i ponadterytorialny, ale generalnie związany z Karkonoszami. Konsultacje społeczne związane z lokalną strategią rozwoju w ostatnich miesiącach odbywały się na wielu płaszczyznach z przedstawicielami różnych środowisk. Jednym z ważnych momentów było podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Ekonomicznym. Trochę już zaczynamy finiszować, można by powiedzieć. Jesteśmy praktycznie po 41 spotkaniach w tej chwili. To jest bardzo dużo, od maja ubiegłego roku, gdzie spotykamy się z przedstawicielami wielu środowisk, w tym m.in. środowiska akademickiego. Bardzo ważne tematy. Lokalna marka, promocja, krótki łańcuch dostaw. Proszę powiedzieć, jak Wy będziecie wspierać te lokalne grupy, bo te porozumienia były im potrzebne z tego, co słyszałam. Tak, bardzo się cieszymy. Bardzo wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie. Gościliśmy tutaj kilkanaście lokalnych grup działania, ale nie tylko, bo byli też przedstawiciele świata nauki naszego uniwersytetu, a także z zagranicy był pan profesor. Staramy się współpracować na przykład przy tworzeniu strategii rozwoju. Jak zapowiada prezes LGD Partnerstwa Ducha Gór, lokalna strategia rozwoju będzie partnerska i innowacyjna, zaprojektowana z myślą o mieszkańcach, a także czystym powietrzu i zielonej energii. LGD Partnerstwo Ducha Gór chce stawić także czoła zjawisku starzenia się oraz sięgnąć po cyfrowe technologie, ale to nie wszystko. Kwestia, która będzie nowa na pewno w nowej strategii, to grupa, która do tej pory była wykluczona z możliwości wspierania przez lokalne grupy działania, to rolnicy. I to jest to nowum, na które na pewno postawimy. Myśmy już zrobili parę spotkań z rolnikami, dalej nad tym pracujemy. Jest grupa zadaniowa rolników, gdzie będziemy bardzo szczegółowo już dyskutować o tym, czy to będzie krótki łańcuch żywności, czy to będzie dofinansowanie do agroturystyk, prowadzonych oczywiście przez rolników, zaznaczam, czy to będą zagrody edukacyjne, bo ten potencjał absolutnie jest, mamy to rozpoznane już w strategii, ale też jeszcze jednym takim elementem, który będzie nowy w mojej perspektywie, ja to tak widzę po konsultacjach, to zdecydowanie wyciągnięcie na wierzch potrzeb mieszkańców. Takie głosy wybrzmiały także podczas warsztatów strategicznych zorganizowanych w Podgórzynie. My jesteśmy akurat z Dąbrowicy, należymy do koła gospodyń Dębowe Babki i dla nas możliwość przystąpienia do LGD była szansą na dalszy rozwój, na pozyskiwanie dalszych finansów dla wsi przede wszystkim, żeby mieszkańcy coś z tego mieli, żeby mogli tak jakby korzystać z większej możliwości, z szerszych perspektyw. Pieniędzy na organizacji pozarządowej, dla firm, dla małego biznesu i większego jest sporo, takich publicznych do wzięcia, zwłaszcza u nas na terenie przygranicznym, tylko trzeba wiedzieć, jak po nie sięgnąć. I tacy specjaliści są na wagę złota i chcemy to też podkreślić w tej naszej strategii, aby dbać o takich ludzi, aby ich edukować, wychowywać i potem dawać zielone światło do działania, żeby oni się mogli wykazać i to z korzyścią dla całej naszej społeczności lokalnej.
No, chcielibyśmy na pewno pozyskać jak najwięcej funduszy, aby jak najwięcej projektów zostało zrealizowane. LGD chce postawić także na najmłodszych mieszkańców. To, co się pojawia w warsztatach i wybija się chyba na absolutnie pierwszy plan, to jest młodzież. I to jest po prostu absolutnie, też to dzisiaj wybrzmiało. Myślę, że wszyscy widzą opracowania, statystyki. Też widzimy, mamy też poczucie, czy taką obserwację, wiedzę własną z własnych rodzin. I wydaje nam się, że to jest po prostu kluczowa sprawa. A wszystkie szczegóły na temat działań LGD Partnerstwa Ducha Gór znajdą Państwo na www.duchgor.org.